Tyle osób w jednej chwili w krośnieńskiej mediatece dawno nie było, a to wszystko za sprawą profesora Jerzego Bralczyka, który spędził w Krośnie Odrzańskim, a konkretnie w mediatece środowe przedpołudnie, opowiadając o ciekawych aspektach, oczywiście języka polskiego. W ramach spotkania opowiedział m.in. o swojej drodze naukowej. Pisałem od tam, też to była króciutka praca, jak na doktorat 100 stron zaledwie, więc też byłem oszczędny w tym pisaniu. I tam pisałem o takich słowach, które wyrażają naszą niepewność. Nie byłem pewien, czym się zająć, dlatego się tym zajmowałem. Chyba, może, prawdopodobnie, podobno, przypuszczam, sądzę, wątpię, o takich słowach właśnie napisałem. Jeden z najpopularniejszych językoznawców w Polsce to, jak sam przyznaje, gaduła, na którego zajęcia, wykłady i dyskusje chętnie przychodziło wiele osób. Jerzy Bralczyk to autor książek nie tylko naukowych. Strach się bać. Ta książka zresztą bardzo obficie ilustrowana. Mam to trochę za złe wydawcy, bo dzięki przez to, chciałem powiedzieć dzięki temu, ale to raczej przez to, jest raczej oglądana niż czytana. Ludzie kupują, bo rzeczywiście pięknie jest wydana. I strach się bać mówi o różnych obawach i strachach. Tak jak tutaj pani powiedziała, że się boją. Tam jest i bojaźń, i lęk, i przerażenie, i trwoga, i strach, i wiele innych słów, a także nas w tym, tego, czego się boimy. Od Pana Boga, przez piekło diabłów różnych i choroby, i śmierć, rzecz jasna, ze wszystkimi kontekstami, aż do myszy i dentysty. Bo i tych akurat też się czasem boimy. Spotkanie z profesorem Bralczykiem można nazwać jedną wielką lekcją języka polskiego. O zmianach we współczesnym języku, obserwowaniu polityków i ich stylów wypowiedzi, czy o języku młodzieży. A przede wszystkim to jedna wielka refleksja nad językiem polskim. Zastanawianie się, co mówimy, kiedy mówimy, co robimy, kiedy mówimy, co inni robią, kiedy mówią i co robią z nami, co naprawdę to wszystko znaczy. Ta refleksja daje nam sporo satysfakcji. Słowo daje, wiem, co mówię. Zastanawianie się nie tylko nad tym, co się dzieje, ale też jak się to nazywa. Co jest, ale też jak się to, co jest, nazywa, naprawdę daje sporo radości. My na antenie krośnieńskich wydarzeń będziemy oczywiście informować o kolejnych, na pewno równie ciekawych wydarzeniach w mediatece.